Hej, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii Zagrajmy Bota. Dzisiaj mam odcineczek powtórkę. No w sumie taka nie cudniut powtórka, taka zwykła powtórka. Bardziej wam pokażę, jak nie popełniać błędów, które ja popełniłem tutaj. Nie wiem dlaczego to zrobiłem, ale przypłaciłem za to chyba swoim czołgiem niestety. Ale ogólnie bitwa nie była dla mnie zła. Grałem tutaj, jak widać, ze szwagrem swoim Marcinem, który jest najwyżej sytuowany i jestem. No ale tutaj mamy począteczek, gdzie nie ma cudów. M4 dostała ode mnie. Po prostu się niepotrzebnie wychylał. Tu was przełączę. Próbowałem go jeszcze wychwycić, być może. Czułem, że skoro wcześniej wyjechał, to teraz wyjedzie, ale jednak nie wyjechał. Tutaj ogólnie było takie zakłopotanie było w pewnym momencie. Zaraz zobaczycie, co się stanie. Wydawało się, że jest w porządku. Stoimy sobie tu w kilka osób. Tutaj Churchill. O właśnie, IS nas przeatakował troszkę. Czy ja go uderzyłem, ale nic mu nie zrobiłem, co prawda. Tutaj już nasz IS obrywa. No, gąskę stracił. Ale spójrzcie, jak się toczy walka. On tutaj przyjechał, on się tu strasznie wiercił. No ale dobrze. A te dwójka się pojawiła. Niedługo wam pokażę, co zrobiłem za tę dwójką, czyli wykorzystałem jej słabość. Ogólnie słabość niszczycielu wykorzystałem. A te dwójka miał w tym czołgu, w tej bitwie miał to, że miał bardzo szybkie działo, ale kiepsko było kiepsko z uszkodzeniami. I spójrzcie, potem zaczęli tak troszkę otaczać, ja tego nie zauważyłem. Z godziną nas objechał, ale udało się, że ten IS tam nas uratował, znaczy no, szwagier mnie uratował. No i tu się zbliża główna sytuacja. Drugą chcę pokazać. KW-1S tam się pojawiał. Ja się zacząłem wycofywać, bo ISM się dość bardzo rozpędził. Widzicie tutaj, każdy ucieka. No nie ma żartów z ISM. Próbowałem jednak się z nim bronić. Ale widzicie, no IS to jest IS. Chociaż przyznam się, że zrobiliśmy sobie rundkę ze szwagrem i udało mi się poznać kilka słabych punktów IS-a, gdzie naprawdę dostawał baty konkretne ode mnie i kilka razy szwagier ze mną niestety przegrał. Ja grałem tym T43, on IS-em i nie dał mi rady ze względu na to, że ja wykorzystałem pewną technikę. Może gram dłużej też od niego. On też mało ma czasu na granie. Ale świetnie się sprawdza to, co zrobiłem. I widzicie, tutaj w części nie było tego widać, ale wykorzystałem ten moment. Słaby punkt jest u niego IS-a, zauważyłem. Z tyłu jakby chciał walić w górną część gąski, czyli to górne koło naciągające gąskę. Bardzo dużo życia mu stamtąd ściągamy. Teraz wam pokażę, co tutaj się działo z AT2. Widzicie, nic mu nie mogę zrobić, pancerz ma naprawdę świetny. Nic mu nie mogę zrobić, ale stwierdziłem, on mi też niewiele robi, to czemu by go nie zaatakować ciężko? Działa mimo obracanego, no to proszę. Akurat mi się udało, wtedy przypadkowo zwaliłem mu gąskę, więc to wykorzystałem, proszę. Tyłek, on się tu obudzi, ale niestety, no co, nie obróci się, już nie zdąży nic zrobić. Proszę, wykorzystałem słabość niszczycieli. Niestety, ale tutaj popełnię zaraz bardzo duży błąd. Tutaj IS ode mnie dostał. On tutaj chyba przy drugim strzale straci gąskę. Weszło jak w masło, tak. Przeciwnik oberwał. Tu oberwał i stracił gąskę. Był na hita już. Ostatni strzałek miał podać, ale uratowała go ta KW-1S. Ja już obrywałem coraz mocniej. Skoda mnie tu zaczynała objeżdżać. Ona przeatakowała mnie, niestety T-34, który mnie zniszczyła. I ja głupi obróciłem się tyłem do IS-a i KW-1S. I proszę. Chciałem wam pokazać, czego macie nie robić. Dlaczego ja nie pojechałem w tamtą stronę, gdzie ta Skoda była? Ja bym prawdopodobnie mógł sobie dać z nią radę. No ale niestety. Miałem 1328 uszkodzeń.
Jak dla mnie to jest taki, no, w miarę wynik dobry. Rzadko mi się zdarza, że zdobywam dużo. Nie wiem czemu, mam pecha. No, ale... Nie mogę oglądać innych czołgów w tej chwili. Ale... No. Wynik taki średni. Zgubiłem się w tym, co mówię. Dobra, już nie będę wam przedłużał. Pewnie nie było nic ciekawego, ale chciałem wam po prostu pokazać, czego nie robić, jeśli jest trudna sytuacja. Przede wszystkim nie odwracać się dupą do IS-a. Pewnie jakbym jechał tyłem i przodem był odwrócony do niego, mógłby mi niewiele zrobić. No, pewnie by mi tam ściągnął coś, ale często trafiają mi się rykoszety nawet z takiego... O, przełączyłem do innego czołgu teraz. No, często trafiają się rykoszety z takiego IS-a. I to nie tylko z IS-a. Tiger 1 też mnie przyatakował ostatnio. I też szczerze nic mi nie zrobił, odbiła się strzała, a ja mu przywaliłem chyba 180. No niestety to takie działo jest, że więcej nie bierze. 200 ileś bierze najwięcej. I to właśnie testowałem na IS-ie, 200 chyba. 8 mi najwięcej wzięło z IS-a. Dobra, to teraz już będę kończył ten odcinek i myślę, że niedługo pojawi się coś nowego, bo jest coraz, ogólnie coraz więcej ciekawych rzeczy mi się przydarza. Ciekawe sytuacje. Dobra, no to było na tyle. Dzięki za oglądanie i cześć.